Co wydarzy się dla singli jeszcze w tym roku lub co jest ważne dla singli jeszcze w tym roku? Osoby samotne, być może szukające nowego partnera, nowego związku, po prostu single, którzy się rozglądają, tak, za jakąś osobą, którą by mogły pokochać, z którą by mogły być w jakiejś relacji lub inne różne sprawy, które być może nam wyjdą w kartach. Zobaczmy, co karty przemówią dla singli. Witam serdecznie wszystkich Państwa dzisiaj w czwartkowy, grudniowy wieczór i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem lub subskrybentką. Opłaca się subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem u góry, ponieważ wtedy dostaną Państwo powiadomienia o moich codziennych nowych wróżbach, o nowych filmikach, które codziennie publikuję na moim kanale. Zadaję różne pytania kartom, szczególnie te pytania o miłości. Kochani Państwo, proszę również o komentowanie, pisanie, czy wróżby z Wami rezonują, i lajkowanie, oraz wszystkich również potrzebujących zapraszam na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne proszę zamawiać poprzez adres e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajduje się pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Także zapraszam na wróżby indywidualne, które są oczywiście szczegółowe i odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia, zdjęć i Waszych konkretnych pytań. Także zaczynajmy, kochani, dzisiejszą wróżbę. Co ważnego dla singli? Grupa pierwsza to obelisk, kwarc górski. Grupa druga to serduszko różowe. Grupa trzecia, aniołek biały. Także zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, obelisk, kwarc górski. Co jest ważne dla Ciebie, jeśli jesteś singlem? Opanowanie. Kochani, jeśli jesteście singlami, nie wpadajcie w panikę, w lęk, że zostaniecie ciągle singlami, ciągle zostaniecie same już na zawsze. Nie wpadnijcie w taką histerię. Bądźcie spokojni, opanowani, zostańcie w harmonii, tak? W balansie. I nie panikujcie. Nie rzucajcie się również w ramiona jakichś nieodpowiednich dla Was osób, potencjalnych partnerów. Bo wtedy może Was spotkać oczywiście rozczarowanie, smutek. Tutaj karta ta mówi o tym, by być spokojnym, opanowanym, ponieważ Wszechświat ma to wszystko w swoich rękach i tak. I czuwa nad Wami Wszechświat oraz opatrzność Boża lub Anioł Stróż. I te wyższe siły prowadzą Was i prowadzą Wasze sprawy. Także w odpowiednim czasie przyjdzie ktoś odpowiedni również dla Was. Ale jeśli będziecie naciskać, przyspieszać, panikować, to po prostu będą cały czas jakieś być może inne lub nieodpowiednie właśnie osoby. Tutaj ta karta mówi również o tym, żebyście byli w balansie ze samym sobą. Ponieważ tutaj, żeby w nieskończoność przepływała w Was energia, która
będzie w balansie, czyli będzie harmonijna. Także bądźcie cierpliwi, wszystko w swoim czasie i wszystko w rękach Wszechświata. Ta karta mówi o tym również, że tutaj Wszechświat jest tak silny, tak? Magia też jest kolor fioletowy, czyli taki spirytualny. Połączenie ze Wszechświatem za pomocą medytacji, wizualizacji, przyciągania, afirmacji, przy pomocy rytuałów, które powinniście robić, by przyciągnąć odpowiednią do Was osobę, a nie jakąś przypadkową. Także miejcie właśnie tutaj kontakt ze Wszechświatem. I medytujcie, być może patrzcie na rytuały, zobaczcie również na mojej playliście, mam również część z rytuałami, rytuał na przyciąganie miłości i szczęścia lub na oczyszczanie, odcinanie zła, negatywów, więc zobaczcie i puśćcie sobie te filmiki, medytujcie ze świecą przy pełni lub nowi księżyca. Zapraszam. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam teraz grupę drugą, która wybrała to oto właśnie serduszko różowe. Król Buław. Oczywiście dla wszystkich singli, którzy szukają partnera, partnerki, karta ta mówi, że poznacie jakiegoś ognistego lub ognistą osobę, tak? Bardzo seksualną, charyzmatyczną, aktywną, energiczną, witalną, bardzo atrakcyjną osobę dla Was, zaognioną, widzicie, ognistą. I również władczą, ponieważ król, tak? Król ma berło w ręku, czyli ta buława oznacza i berło, i seksualność. Więc i władza, i seksualność. Po prostu ogień taki, który płonie, czyli charakter, osobowość, która płonie wręcz no, najgorętszym żarem, tak? I osoba bardzo namiętna, która oczywiście potrzebuje dużo tutaj intymności. Także tutaj taką osobę możecie poznać. Ten król buław, kochani, żeby Wam sprecyzować, to takie znaki zodiaku, jak na przykład barany, lwy i strzelce. Być może poznacie taką właśnie osobę spod znaków baranów, lwów i strzelców, spod żywioła ognia. To właśnie ten król. Jeśli nie szukacie nikogo na przymus, jeśli jesteście szczęśliwe same oznacza nie samotne, tak? To ta osoba być może pokazuje Was, jeśli jesteście spod takich właśnie znaków żywiołu ognia. Czyli właśnie baran, jeśli jesteście baranem, lwem, strzelcem, to to jest Wasza karta. I ta karta mówi o tym, byście byli aktywni, witalni, ogniści, byście dążyli śmiało do celu, byście przejęli inicjatywę, byście byli energiczni. Być może jesteście atrakcyjną osobą właśnie, taką bardzo charyzmatyczną i byście po prostu byli pewniejsi siebie, byście działali pewniej siebie, byście oznaczali sobie cele i dążyli skrupulatnie, konsekwentnie do tych celi. Także tutaj ta karta może również jakby namawiać do tego, by być bardziej aktywnym, przejmować inicjatywę, i być bardziej energicznym, tak, w szukaniu właśnie jakiejś osoby ukochanej. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam serdecznie grupę trzecią. Grupa trzecia to wszyscy ci słuchacze, którzy wybrali tego właśnie białego aniołka. Co dla singli? Przyjrzyjmy się. Pięć buław.
Pięć buław, kochani, kochane single. Pięć buław to karta walki, konkurencji. To karta konfliktu, rywalizacji. Także uwaga, być może jeśli jesteście jakąś potencjalną kandydatką dla jakiegoś mężczyzny, którego sobie upatrzyliście, to myślę, że macie tutaj jeszcze jakąś konkurencję, jakieś konkurentki, które również walczą o tego mężczyznę i rywalizują tutaj z Wami. Chcą być lepsze od Was. Także uwaga na wszelkie jakieś tutaj rywalki, konkurentki. Uwaga również na wszelakie kłótnie. Jeśli szukacie kogoś rzeczywiście jako single, singielki, to uważajcie, by na jakichś randkach, czy na początku znajomości, czy właśnie no, przy poznawaniu kogoś nowego, tak, planowaniu różnych wspólnych spraw, by nie doszło tutaj pod koniec roku, jeszcze mówimy tak o następnych dwóch tygodniach, by nie doszło tutaj między Wami do jakichś kłótni, do jakichś, nie wiem, awantur, no strasznych jakichś tej dyskusji, polemik, czy konkurencji, tak, w jakiejś mierze, czy no po prostu tutaj awantury. Piątka buław jest to karta energiczna, ale również też karta akcji, ale również ma troszkę negatywny charakter, tak, bo mówi właśnie o ewentualności konfliktów. Co jest na pewno ważne dla Was, to też uwaga na konflikty i zostać jednak w harmonii, tak? W harmonii, w balansie, zostać spokojnym, niezależnie co się stanie i uważać też właśnie na konkurentki, konkurentów, na rywalki, rywalów. Czyli oglądnijcie się, obserwujcie dookoła Was, kto jeszcze ewentualnie tutaj konkuruje właśnie z Wami. Niezależnie jakiej płaszczyźnie, zależy single, o co pytacie, tak? Przetłumaczcie sobie na różne to płaszczyzny. Natomiast jeśli właśnie szukacie nowego partnera, chodzicie teraz, zaczynacie coś, chodzicie na randki, na spotkania, czy komunikujecie, proszę bądźcie uważne. Oglądajcie się za sobą dokładnie, czy obserwujcie dookoła, miejcie oczy, by zaobserwować właśnie, czy jesteście jako potencjalna kandydatka dla Waszej osoby ukochanej po prostu jedyną. Czy nie ma jeszcze właśnie innych tutaj rywalek, które też rozpychają się łokciami. Także też karta mówi o walce, tak? O walce o to, by właśnie no, Was wybrał na przykład partner lub by Wam się udało. Ale oczywiście nie o walce za wszelką cenę, czyli za, jak to się mówi, o walce po trupach, tak? To nie mówimy o takiej walce, tylko przypuśćmy, jeszcze jeśli partner nie jest zdecydowany, to byście tutaj walczyły, tak? By jakąś mieć pozycję ważną tutaj u partnera. Także tak karta, ale niemniej jednak należy właśnie uważać, by nie doszło do jakichś, nie wiem, awantur. Także taka przestroga trochę również, tak? Dziękuję serdecznie wszystkim trzem grupom, dziękuję wszystkim, że odwiedzacie mój kanał. Jestem bardzo zadowolona z tego, proszę o nowe subskrypcje i kochani, do usłyszenia już wkrótce.